A więc tak, wszyscy wiemy, że Pandora Gate dalej trwa, ponieważ film Wardengi naprawdę bardzo wystrzelił do góry i aż ludzie za granicą typu Anonymous się zaczęli interesować tym tematem, same media zaczęły o tym rozmawiać i wszystko zostało wysłane do odpowiednich służb, aby tylko znaleźć Stewarta. Samo Pandora Gate ogólnie powstało, przez to, że Wardenga i Konopski zaczęli współpracować. I jak wszyscy wiemy, film Wardengi został przesłany jakiś czas temu. Teraz wszyscy, i to absolutnie mam na myśli wszyscy, ponad pół Polski. Czeka na film Konopskiego No i w sumie ciężko się dziwić ludziom Ponieważ jakby nie patrzeć jest to największy skandal w historii polskiego YouTube'a Jednak co jeżeli wam bym powiedział, że Znamy już część osób, która się pojawi w filmie Konopskiego Nie wierzycie mi? No to w takim razie patrzcie na to Ale zanim do tego przejdziemy pamiętajcie aby zasubować kanał Ponieważ jeżeli coś się zmieni w tej sytuacji To od razu dam wam o tym znać Więc tak, jakiś czas temu Konopski wstawił sobie story Na swoim Instagramie I nie wiem czy to było intencjonalne czy nie Aczkolwiek widać tam po prostu parę osób A raczej parę nickname'ów YouTuberów których na pewno kojarzycie albo przynajmniej znacie Tak jak widzicie pierwszym z nich jest Stu No w sumie to nic dziwnego Ponieważ no tak naprawdę od niego się zaczęła ta cała sytuacja Więc no jest to całkiem oczywiste Że on tutaj będzie Ale raczej wszyscy o tym wiedzieliście i to nie jest dla was zdziwienie Drugim z tych influencerów jest Marcin Dubiel Który w filmie Wardengi tylko tak naprawdę No nie oszukujmy się Nie był do końca oskarżany o pedofilię Bardziej był on tylko oskarżany o to Że bronił Stewarta No bo nie oszukujmy się dosłownie to robił Nagrywał z nim filmy i tak naprawdę o Kim wiedział. Więc no, szczerze myślę, że Marcin Dubiel odwalił coś naprawdę ostrego, jeżeli on się tutaj pojawił. Następną osobą jest DJ Palaside i to jest coś, czego w filmie Wardengi w ogóle nie widzieliśmy. Co prawda ten temat był trochę omawiany na X, aczkolwiek nic nie było do końca potwierdzone. Więc podobnie tak jak w przypadku Marcina Dubiela, DJ Palaside naprawdę musiał nieźle coś odwalić, jeżeli się pojawił na tej liście. I zakładam, że chodzi tutaj o wypisywanie do fanek, które były niepełnoletnie, a raczej po prostu poniżej 15 roku życia, kiedy on miał zapewne ponad 2 Lat. Ponieważ temat z DJem Palace 1 był taki, że on tam nie pamiętam w którym roku, ale po prostu strasznie na tym swoim Facebooku prosił o bardzo ciekawe zdjęcie od swoich fanek. Więc naprawdę nie zdziwiłbym się, jeżeli miałoby to również coś do czynienia z małoletnimi. Kolejną osobą, która pojawiła się na tej liście jest oczywiście Boxdell. Jeżeli chodzi o sytuację Boxdella, to w momencie, w którym nagrywam ten film, przez jest to, że został on sekspouzowany i naprawdę całkiem ciekawe rzeczy się na niego wylały. Został on wywalony z federacji Fame MMA, został on wywalony z federacji Move, i tak naprawdę stracił wszystko wszystkich przyjaciół i wszystkie współprace. Póki co, z tego co otrzymaliśmy z filmu Wardengi, jeżeli mam być z wami kompletnie szczerym, to ja szczerze nie myślę, że Bogzel zrobił coś aż tak okropnego, żeby dostać tak naprawdę najbardziej po piździe. Aczkolwiek myślę, że film Konopskiego może to zmienić, ponieważ no nie oszukujmy się, no bez powodu chyba Wardenga by po prostu tak nie wspomniał o czymś takim. Hej, ogólnie podczas nagrywania tego audio dowiedziałem się, że Boksdel trafił do szpitala, ponieważ próbował oddać swoje życie. To jest po prostu jakaś masakra, co się ostatnio dzieje. Kolejnym influencerem Serem, który znajduje się na tej liście jest Gargamel Jeżeli chodzi o Gargamela to tak naprawdę wszyscy wiemy o co chodzi Ponieważ zostało to już wszystko udokumentowane i wszystko pokazane co się działo i tak dalej Więc myślę, że nad Gargamelem nie ma co za bardzo się streszczać i rozmawiać za bardzo o tym Naprawdę przerąbana sytuacja Jestem zawiedziony, ponieważ był to naprawdę bardzo dobry youtuber Ale to, że ktoś jest dobrym youtuberem nie zawsze oznacza, że jest również dobrą osobą Ostatnią osobą, którą wiemy, że na pewno się pojawi w tym materiale Ku zdziwieniu tak naprawdę wszystkich jest Vertes. Naprawdę zastanawiam mnie, co zrobił Wertes. Słyszałem, że został on również oskarżany o pedofilię, aczkolwiek nie jest to, póki co jeszcze publiczna informacja, że robił coś takiego. Dlatego pamiętajcie, wyczekujcie filmu Konopa, ponieważ tam wszystko powinno zostać ujawnione. Ja tylko informuję, kto będzie w tym filmie. Kiedy zobaczyłem, że Wertes znajduje się na tej liście, to naprawdę się zdziwiłem, ponieważ no nie oszukujmy się, Wertes zachowuje się jak NPC, więc no ciężko, żeby po prostu zrobił coś bardzo specyficznego. tego no, strasznie się zdziwiłem. To są osoby, które jesteśmy. Pewni, że będą. Widać oczywiście również pod napisem Wertes, że znajdują się tam znaki zapytania. Więc tylko przekonuje mnie to, że będzie tam jeszcze troszeczkę więcej osób. Na tym samym zdjęciu, tym razem po prawej stronie, a nie lewej, gdzie są napisy, widać również powieszone zdjęcia. I część z nich to są osoby, które przed chwilą wam przeczytałem, a część z nich to są osoby, które no tak do końca nie mogę za bardzo przeczytać, więc nie będę tutaj po prostu ich pomawiać ani nic, ponieważ nie chcę oskarżać kogoś, kto nic nie zrobił przez przypadek. Pozostaje nam nic, tylko wyczekiwać na film. Kon z dnia na dzień z tą sytuacją jestem po prostu coraz bardziej załamany, że takie sytuacje się dzieją, a przynajmniej działy się. I to jeszcze w takim naprawdę bardzo małym okresie czasowym to wszystko zostało ujawnione, no jest to po prostu za dużo. Samego Wradęga, który nagrał ten wielki film, tak ta sytuacja przerosła, że on postanowił wyłączyć aż streama z tego powodu. No nic tylko po prostu modlić się, że nie jest za dużo tych influencerów, bo jeżeli będzie to kurde każdy, no to będę po prostu w szoku. Jeżeli ten film Ci się spodobał, pamiętajcie, aby zostawić suba. Rozkryknąć to wspieranie, będzie mi na. Naprawdę bardzo miło i mnie bardzo wesprzecie. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.